swobodny rozwój pożaru, ćwiczenia doskonalące z warsztatów z działań przy pożarach wewnętrznych. Na zaproszenie osób z OSP Starzyno, tak? Przyjechaliśmy pokazać, w jaki sposób gasić pożary wewnętrzne, jakie zjawiska występują, jak mamy sobie z tym radzić bezpiecznie, w jaki sposób wchodzić gazy pożarowe. Około 50 osób ma możliwość przećwiczenia tego w warunkach pożarowych, czyli w warunkach takich, jakie się spotykają. Wprowadzamy, przybliżamy jakieś nowe rzeczy, wiedzę tą, którą gdzieś strażacy mają, no po to, żebyśmy sobie lepiej przy pożarach wyobrazić się. Ćwiczymy to, czego nauczyliśmy się w dniu wczorajszym. Wczoraj zajęcia miały przebieg bardziej praktyczny i teoretyczny. Najpierw spotkaliśmy się na sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Starzynie, gdzie druhowie z Polski, z Kalisza, z Krakowa, z Warszawy przedstawiali nam teorie dotyczące właśnie zanieczyszczeń, szkodliwości, substancji kancerogennych, tego jak one oddziaływują na nasze organizmy i jak powinniśmy się chronić przed tym, żeby jak najdłużej pozostawać w zdrowiu. I po tych zajęciach teoretycznych przyjechaliśmy tutaj, gdzie mieliśmy zajęcia doświadczalne. Pokazywali nam, jak prawda przemieszcza się ogień, jakie są jego ścieżki, jak on przebiega po budynkach. Następnie ćwiczyliśmy z prądami wody i to dzisiaj mogliśmy wykorzystać bezpośrednio na ogniu. Też ćwiczyliśmy wejścia z drzwiami do i zewnątrz. Także zajęcia z miar wszech potrzebne i praktyczne. W zajęciach uczestniczy 50 druhów. Część to funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z Pucka, część to druhowie zaprzyjaźnionej gminy Krokowa i oczywiście z gminy Puck. Chciałbym podziękować komendantowi Tomaszowi Detlafowi za inicjatywę, za to, że wpadł na pomysł i zorganizował to całe przedsięwzięcie. Nie pada. OSP Połczyno, Zbigniew Okrój. Panie Naczelniku, Ochotnicza Straż Pożarna szkoli się również Połczyno. Jak Pan ocenia dzisiejsze działania? No bardzo, bardzo dobrze, bo takich zajęć mamy bardzo rzadko. Pożarów wewnętrznych to są naprawdę bardzo groźne pożary, z którym naprawdę bardzo często się właśnie spotykamy, właśnie, że mieszkania są już zadymione, właśnie już pod dużym, dużo ognia, przeważnie dużo zadymienia i chciała właśnie się nauczyć tych całych wszystkich procedur, żeby no wiedzieć jak się zachować w ogóle. Jak. Czy to szkolenie według Pana jest dobrze zorganizowane? No bardzo dobrze, szczerze mówiąc to jest naprawdę, trzeba właśnie podziękować komendantowi gminnemu, naczelnikowi ze Starzyna, właśnie dla instruktorów, że naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie przygotowania. Jest Pan wieloletnim już strażakiem ochotnikiem na terenie gminy Puck, to chyba pierwsze takie działania, co? Takie właśnie warsztaty to są pierwsze w sumie tutaj na, w sumie nawet na gminie w skali naszego powiatu. Sekcyjny Maciej Krajnik, Piotr G1 Elbląg. Także strażak Jagosław Dobropolski, Piotr G1 Elbląg. Panowie, jak oceniacie te działania? Bardzo dobrze, odbyły się tutaj szkolenia, warsztaty z pożarów wewnętrznych. Tutaj akurat była przedstawiona komora rozgorzeniowa, w której uczestniczyliśmy. Zostaliśmy zaproszeni przez OSP tutejsze. Także oceniam, że warsztaty udały się bardzo dobrze, aczkolwiek trwają nadal. I tutaj należałoby spytać tutejszych właśnie mieszkańców i ochotników OSP, czy również są na tyle zadowoleni i będą chcieli kontynuować w przyszłości jakiekolwiek jeszcze inne warsztaty z innej tematyki. Bo uważam, że powinni jeszcze nadal szkolić się jeszcze z innych zakresów. No właśnie, mówimy tutaj o ćwiczeniach, o szkoleniach, czy na terenie Elbląga, miasta Elbląg, są takie prowadzone też działania tego typu przez ochotnicze straże pożarne? To znaczy, odbywa
zdarzają się, ale to bardziej ma miejsce u nas w jednostce. Szkolimy wtedy ochotników OSP, tylko że to bardziej jest z tematyki technicznej, gaśniczej, chociaż jeszcze komory rozgrzewane u nas nie było w Elblągu, ma być, w niedługim czasie ma się pojawić. Czy dzisiaj ciężko na tych zajęciach ogólnie, jak pan je ocenia? Ciężko może nie jest, ale na pewno tutaj dla strażaków ochotników będzie to duże doświadczenie. Pewnie wielu z nich pierwszy raz mogło wejść w takie warunki pożarowe, jakie tutaj udało się przygotować. Piękna, idealna sprawa na ćwiczenia i myślę, że no, nikt nie będzie po tym miał obaw, żeby będzie przede wszystkim wiedział, jak się zachować, jak postąpić w takiej sytuacji. Powiem uczciwie, że nie jesteśmy nigdy na tyle przygotowani, żebyśmy w każdej sytuacji czuli się bezpieczni i każda sytuacja, każdy pożar jest inny. Musimy się doskonalić za każdym razem i myślę, że to jest dobry przykład właśnie zaznajamiania się z tą tematyką i powinniśmy cały czas się przygotowywać, jak najbardziej. Obecnie oczekująca przeszukuje pomieszczenie w celu znalezienia poszkodowanego strażaka, który został gdzieś na tym piętrze uwięziony. Zabezpieczeni są linką, nie mają linii gaśniczej typowo, żeby gaśnić, tylko oni są po to, żeby znaleźć i wyciągnąć sobie kolejny. Tą linkę można sobie zbierać, nie? Bo ona się może wam później zaplątać. I nie trzeba zwijać do skrzyni, nie trzeba jej do torby zwijać, ale ją można sobie pozbierać. I znowu od tego punktu, gdzie zaczęliście, czyli od tego poszkodowanego, możecie iść w drugą stronę. No tak? To właśnie chcemy zrobić. Okej. Okay. Podpiąć, podpiąć! Maski się odpinamy jako ostatnie. Panie naczelniku, wyszedł pan przed chwilą z tej komory. Proszę mi powiedzieć, jak wrażenia, jak ćwiczenia? Ogólnie całe ćwiczenia, mam nadzieję, że bardziej się mają chłopakom podobać niż mi. Myślę, że się na razie wszystko udało. Widać zresztą po twarzach chłopaków, że każdy uśmiechnięty wychodzi, mimo tego, że w środku dochodzi do temperatury 700-800 stopni, a jednak każdy chce wejść i jakoś tam ćwiczy. Także myślę, że ćwiczenia jak najbardziej póki co są udane. Bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne, organizacyjne i no ciężko powiedzieć, tym bardziej, że kadra instruktorska, która tym razem do nas przyjechała, no to są ludzie z całej Polski i trzeba zgrać naprawdę bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo terminów, żeby każdy gdzieś tam pracuje, uczy się, więc no trzeba wszystkich razem zgrać, żeby co najmniej tak jak tym razem jest nas ośmiu, tych ośmiu instruktorów, którzy mogą i chcą. Widzimy, że jest pan aktywnym strażakiem i zawodowym, i ochotnikiem, i również pan uczestniczy w dzisiejszych zajęciach. To znaczy ja z tego czasu zostałem wciągnięty do takiej grupy instruktorskiej właśnie, którzy szkolą i jeżdżę kilka razy już w Polsce, byłem właśnie z chłopakami też szkolić innych, więc no, należałoby też zrobić coś u siebie i pokazać na swoim podwórku, jak wszystko wygląda, a nuż chłopaki się zarażą i będą chcieli prowadzić to dalej. Z tego miejsca chciałbym podziękować Urzędowi Gminy w Pucku, Urzędowi Gminy Krokowa, Starostwu Powiatowemu za pomoc finansową, które tu włożyli, firmie handlowej Piotra Prosunia ze Starzyna, który też przyczynił się małym, drobnym sponsoringiem, ale zawsze Państwu Tebinka z Paraszkowa, którzy udostępnili nam te budynki, gdzie możemy naprawdę porządnie się pobawić i się spocić. Aparat odgrzewany sobie podłączać jak najpóźniej. W strefie czystej, ale jak najpóźniej. Pozwólcie, podłączyliście sobie, oddychacie jakiś czas, miałem minutę. Używacie powietrze, które wam się może później też. I zawsze przed wejściem sprawdźcie sobie, albo nawzajem, albo to jest wyznacznik, ile macie czasu. Czy to pierwsze takie pana wejście w takich ćwiczeniach? Komory tak. Komory pierwszy raz. Czy to szkolenie dało panu coś? Doświadczenie jakieś. Było ciężko w środku? Gorąco. 600 stopni pod sufitem. Bo
Powiedz mi, wchodziłeś do środka, tak, prawda, przez chwilą. Tak. Było ciężko? Ciężko bardzo. Jest bardzo ciepło też. Czego się nauczyłeś? Czego się nauczyłeś? Czego się nauczyłem? Żeby nie bać się ognia, po pierwsze. Bo to naprawdę jest strach. I naprawdę temperatura też jest wysoka w ogniu. Jest bardzo dobra nauka też, nie? Na przyszłość zawsze. I bardziej masz wtedy chęci większe do startowania właśnie do tej Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo dużo uczy takie szkolenie. Czy marzysz w przyszłości być zawodowym strażakiem? No, fajnie by było. Właśnie się chcę uczyć w tym kierunku, nie? I później, jakby da, no to fajnie by było być. Skąd u ciebie ten zapał? No, po prostu u mnie w rodzinie też jest, nie? Tata był strażakiem, brat strażakiem. No i w ogóle tak w starzynie wszyscy chłopacy, nie? W moim wieku też przychodzą i właśnie tak ćwiczymy sobie. Na zawody jeździmy, miejsca zajmujemy. Znaczy mniej więcej znacie układ pomieszczenia, nie? No, wy znacie. Nie, słuchajcie, popiszcie fajnie po tej ścianie na tą stronę, więc może spróbujcie po tej ścianie z tą stronę. Strażacz linia własnej strony na rozwinie. Chwycić i chodzić na przykład po ścianie, nie? Będzie szukał okien, będzie szukał drzwi.